Hej, witam. Nie chcę Wam pokazywać następnego basenu zrobionego w domu, a czyli hydroizolacji, ale chcę coś innego pokazać. Tu będzie pralka. O, tam. I jeden, naprawdę jest bardzo mało inwestorów, gdzie buduje nowy budynek i nie myśli o tym. Tu będzie stała pralka i w razie czego jakiś hydraulik zrobił dobrze i wykonał. Krateczkę ściekową. Wczoraj, jak robiłem to hydroizolację, podniosłem rogi, żeby będę tu robił małą kopertę pod tą, że w razie czego jak woda będzie się wylewała, ta część będzie podniesiona, te 60 cm, ta część płytki będzie podniesiona, zrobiona w kopertę i tam już będzie płaszczyzna. Także w razie czego jak będzie klient sobie chciał, albo pralka się zepsuje, to cała woda pójdzie do kratki ściekowej. Naprawdę fajna rzecz, niespotykana w nowych domach, bo wszyscy mówią po co, a później płacz, bo to przeważnie się wylewa na przedpokój, drogie pakiety, drogie panele, zrywanie. Klient, znaczy majster, który u Państwa robią, nie ma czasu, żeby to poprawić, zrobić, płacz i lamentowanie. Więc czasami, drodzy inwestorzy, przemyślcie, taka kratka nic Was nie kosztuje, a może zaoszczędzić kupę pieniędzy, kasy, Waszej ciężko zarobionej. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.